dzień dobry, witam w niedzielny poranek w kolejnym odcinku Raportu Kubickiego. Moi drodzy, w pierwszym zdaniu wielkie słowa podziękowania za wasz udział, za waszą aktywność podczas ostatniego live'u w piątek. Tak, szanowni, takie live'y będą się pojawiać coraz częściej, gdyż ludzie ze świata polityki chyba zaczęli myśleć o społeczeństwie, o obywatelach, o Polakach, że pewne tematy, żeby przeszły, to muszą być z ludźmi konsultowane. I taki jest cel mój i robienia takich materiałów. Czy to jest dobre, czy to jest słuszne, nie wiem, wy ocenicie, natomiast wiem, że mimo wszystko, że niektóre komentarze są gorzkie i krytyczne w stosunku do niektórych pomysłów polityków i bardzo dobrze, moi drodzy, takie mają być. Nie trzeba obrażać, nie trzeba ubliżać, natomiast trzeba mówić, szanowny panie, to mi się nie podoba, to jest nie w porządku, ja bym to widział inaczej, a może zróbmy to tak. Na tym właśnie taka konsultacja społeczna polega. Musimy dojść do wspólnego konsensusu, jak to kiedyś ktoś ładnie to nazwał, natomiast ja osobiście uważam, że politycy z racji tego, że od nas mają pieniądze, za to mają płacone, co tam wymajstrują w tym Sejmie, to powinni robić to, czego my chcemy, a nie to, co oni chcą nam narzucić. I uważam, że tego typu audycje jak najbardziej trzeba robić i nie tylko na takich małych kanałach jak mój, ale tym powinni zająć się więksi. Nie na promowaniem głów z telewizora i mówieniem to zrobił źle, to zrobił dobrze, ale co chcecie zrobić dla ludzi konkretnie i co z ludźmi omawiacie. O tym nie robi nikt. Może będę pierwszy. No zobaczymy. Pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Druga sprawa. Wczoraj nie było live'a. Nie był to przypadek, ponieważ no, wczorajszy dzień był spędzony na upgrade'owaniu maszyny. No, pewne rzeczy zostały również tam poprawione. Różnego rodzaju sprawy związane z oprogramowaniami i tak dalej, i tak dalej. Tak, żeby było coraz lepiej, coraz szybciej filmy się mogły na YouTube uploadować, renderować, żeby renderowanie nie trwało na przykład 2 godziny, jak do tej pory niejednokrotnie bywało, mimo że, jak to się mówi, maszyna nie jest taka ostatnia, a w tej chwili renderowanie takiego filmu w granicach pół godziny to jest około 15 minut max, także i jest progres i to dzięki wam również, bo wy mnie dopingujecie do tego. A następna rzecz, oprócz tego był, przepraszam, wczoraj dzień dla mnie zajęty, gdyż byłem na takim krótkim wyjeździe i materiał z tego wyjazdu ukaże się w ciągu tego tygodnia. I nie był to wyjazd turystyczny, wręcz przeciwnie. Wyjazd, który pokazuje, że bez ekologów, bez działaczy i ostatnich pokoleń i innych tam takich, oddolna inicjatywa ludzi robi dobrą robotę, ale nie będę spoilerował, to dowiecie się z materiału, który będzie w tygodniu. A teraz dosyć mojego ględzenia i przechodzimy do odcinka. Moi drodzy, tytuł odcinka, co ma rok 1859 wspólnego z obecnym kryzysem migracyjnym, nie jest przypadkowy. Doskonale wiecie, że mój kanał to jest sarkazm, bezczelność i jedyny oryginalny sposób komentowania rzeczywistości. Tak, moi drodzy. Więc, żeby wszystko miało, jak to się mówi, ręce i nogi, przejdźmy do roku 1859. W tej chwili na waszych ekranach jest nomen omen nie kto inny, tylko Thomas Austin. Jeden z angielskich arystokratów, który stwierdził, że przeprowadza się do Australii. W związku z tym, po przeprowadzce do Australii, wymyślił sobie, że fajnie by było przeszczepić kilka gatunków zwierząt na tamten teren, ponieważ był wielkim fanem polowań, więc poprosił swojego szwagra, żeby mu przysłał 2 tuziny królików, tuzin zajęcy, kilka tuzinów wróbli. I tak się też stało. W październiku 1859 roku Thomas Austin wypuścił 2 tuziny królików, czyli 24 sztuki. Moi drodzy, po roku okazało się, że króliki, które do tej pory nie były w ogóle w Australii, nie występowały naturalnie, są spotykane już w promieniu 100 km od jego posiadłości.
Szanowni Państwo, po 7 latach, czyli mamy rok 1866, w Australii mamy 10 miliardów królików. Co się okazało? Jeden królik, czyli samica, rocznie może urodzić 40 sztuk. Przyjmijmy, że z tych 40 będą również samice, więc to jest tak naprawdę model nieskończoności, tak bym to nazwał. No i co się zaczęło dziać? Moi drodzy, zaczęło się dziać to, że króliki były gorsze od szarańczy. Króliki niszczyły uprawy, króliki niszczyły lasy, tak, bo zjadały młode pędy z drzew, młode sadzonki. Tam, gdzie drzewa nie miały młodych pędów, zaczęło wszystko obumierać, jak ziemia nie miała naturalnej pokrywy ze strony drzew, zaczęło to wszystko pękać, jałowieć i tak dalej, i tak dalej. Doszło do takiej sytuacji, że no niestety musieli zacząć z tym walczyć. Standardowe sposoby nie przynosiły efektu. Jak to się mówi, ani prośbą, ani groźbą, ani karabinem, ani pułapkami. No, efekt był to mizerny. Doszło do takiej sytuacji, że po prostu ludzie się bali wychodzić z domu, bo hordy królików atakowały wszystko dookoła. A poza tym był problem taki, że plaga tych królików spowodowała, że kilka gatunków, na przykład kangurów australijskich, zmarło z głodu, gatunek się skończył. Bardzo mocno ucierpiały również tak zwane sympatyczne misie koala i kilka innych również innych zwierząt takich lądowych. Ludzie wpadli na pomysł, że wykonają ogrodzenie. To ogrodzenie istnieje do dzisiaj. To jest ponad 3200 km. To jest ogrodzenie antykrólicze tak zwane. To jest taka gęsta stalowa siatka wkopana w ziemię na 15 cm. To ogrodzenie budowało 400 ludzi przez okres 7 lat. No powstrzymało to na jakiś czas, ale były teren, inaczej, pas tego ogrodzenia był kontrolowany przez strażników. No strażnicy, żeby sobie pewne sprawy ułatwić, dostali wielbłądy. Moi drodzy, strażnicy dostali wielbłądy, na tych wielbłądach było im łatwiej, no klimat australijski wielbłądom jak najbardziej odpowiadał, jest dobry, generalnie dobrze im się tam żyło. I wchodzimy tu już w okres lat 20. międzywojnia, no i doszło do tego, że no strażnicy otrzymali samochody, więc stwierdzono, że no te wielbłądy to im są niepotrzebne, więc wypuścili je na wolność. Jak myślicie, co się stało? Niekontrolowana populacja i problem, bo wielbłądy zaczęły niszczyć te ogrodzenie, którego jeszcze nie tak dawno pilnowały, a ponieważ to są duże zwierzęta, więc były bardziej agresywne, no w tej chwili populacja wielbłądów to jest około 1 000 000 sztuk w Australii, tak podają niektórzy. Co do królików pewności nie ma. Ale jak zaczęły wielbłądy niszczyć te ogrodzenia, to problem z królikami powstał na nowo. I o co chodzi? Stwierdzono, że trzeba króliki zniszczyć farmakologicznie. Zaczęto wszczepiać królikom wirus myksomatozy. To jest zakaźna, zaraźliwa, wirusowa choroba u królików domowych, jak i również zajęcy i królików dzikich. Ja nie znam się na tym, natomiast charakteryzuje się tym, że następują obrzęki błony śluzowej i tkanki podskórnej, jak również porażenie układu nerwowego. I okazało się, że po niecałym roku 99% populacji zginęło. Ale ten 1% się uodpornił. No cóż, więc zaczęto stosować inne środki farmakologiczne. Tylko następne populacje znów się uodparniały. Problem polega na tym, że tuzina królików
W obecnej chwili jest około 300 milionów w Australii królików. Mięsa króliczego się nie jada w Australii, ponieważ 99% królików dzikich jest zakażonych wirusami, które zmutowały i które dla człowieka są groźne. Są tylko 4 farmy, gdzie hoduje się mięso na króliki, ale to mięso jest bardzo drogie. Dlaczego? No, szanowni państwo, jak wam się wydaje? Ano dlatego, żeby te króliki na tych farmach były zdrowe, to muszą być zaszczepione. Jedna dawka szczepionki to jest około 10 dolarów australijskich, a następne 34 to jest koszty obsługi weterynaryjnej. To są dane na rok 2022. Czyli zaszczepienie jednego królika to jest 44 dolary. Przeliczcie sobie teraz na przykład przez 1000 królików. A kogo będzie na to stać? Więc dlatego króliki nie cieszą się popularnością w Australii. Oczywiście duże restauracje, takie drogie, mają w swojej ofercie. Mało tego, w niektórych stanach, tych takich hrabstwach w australijskich, w ogóle trzymanie królików w gospodarstwie czy w domu jest zakazane. Ponadto, jeżeli chcecie sobie trzymać królika w domu, musi być zarejestrowany tak samo jak i psy, musi być odpowiednio kontrolowany, monitorowany. A jeżeli byście na przykład sobie nielegalnie przetrzymywali królika w domu, to kara w sądzie oczywiście startuje od 40 tysięcy dolarów. I moi drodzy, po co ja to wszystko mówię? Otóż fanaberia jednego brytyjskiego, powiedzmy, pseudoarystokraty, pioniera w Australii, farmera, no takiego powiedzmy, jestem szlachcic, choć ubogi, więc pokażę, co ja mogę. Doprowadziło do katastrofy tak naprawdę kraj, bo plaga królików niszczyła uprawy, kukurydzę i tak dalej. Przenosiło się to również na problem ze zwierzętami gospodarskimi, brak paszy. No wiecie, no kryzys po całości. Tak naprawdę przez 24 sztuki królików, a może tak naprawdę przez głupotę jednego człowieka. Prawda? No właśnie. Wydawać by się mogło, moi drodzy, że mamy wiek XXI. Ludzkość, szczególnie społeczeństwo europejskie, jest wybitnie rozwinięte. Zdaje sobie sprawę z pewnego rodzaju zagrożeń, zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw, wie, jak z tym sobie radzić. No nie! No właśnie, że nie, moi szanowni. Dlatego też uważam, że osoby, które przychodzą z Afryki na tych pontonach, to jest gatunek inwazyjny i agresywny w Europie. Tak to nazwę, moi drodzy. I to nie jest żadne stwierdzenie ani rasistowskie, ani homofobiczne, wręcz przeciwnie. Dlaczego? Już tłumaczę. Moi drodzy, jedna rodzina takich nachodźców wyprodukuje od 3 do 8 dzieci. Kiedy rodzina europejska w tym czasie ma jedno dziecko. Czyli tak naprawdę no jest, moi drodzy, różnica niesamowita. I teraz następna rzecz. Podam wam taki przykład. Bardzo, bardzo tak naprawdę świeży. Widzieliście wszyscy oczywiście ten film, jak gościu w żałobnym kolorze kradnie z palety z żabki tam jakiś towar i odchodzi sobie bez problemu. Ktoś to nagrywa telefonem, prawda? No tak. A dlaczego ten ktoś nie zareagował? A teraz zróbcie takie coś. Odwróćmy sytuację. Biały człowiek próbuje okraść na przykład jakiegoś sklepikarza w jakimś afrykańskim kraju. Moi drodzy, nie wiem, czy ten biały człowiek by złapał drugi wdech. Bo by się tam zebrała w sekundzie ekipa i by go tak tam spacyfikowali, żeby mogli tylko powiedzieć tutaj w Polsce na przykład cześć jego pamięci, bo nawet by nie było co zbierać. Takie jest moje zdanie. A to społeczeństwo europejskie, i mówię tu również i Polacy, i Niemcy, i inni,
doprowadzili sami do tego, że inwazyjny, można powiedzieć, gatunek przychodzi do Europy i zamiast z tym walczyć, czy farmakologicznie, czy innymi restrykcjami, nie chcę podpowiadać, to my mamy tracić nasze prawa, bezpieczeństwo, przywileje na rzecz tego inwazyjnego gatunku. Moi drodzy, króliki w Australii po 7 latach urosły do populacji 10 miliardów, więc 3 miliardy ludzi w przeciągu 15 lat to tak na pstryk się pojawi, nie wiadomo skąd. Dlaczego? Dlatego, że przewodnicy Europy na zlecenie, nie bójmy się tego mówić, ludzi, którzy w tej chwili pacyfikują Palestynę, niszczą Europę. Dlaczego? Dla pieniędzy. No powiem szczerze, bardzo mi przypomina to tego pana Thomasa Austina, ten, który dla swojej fanaberii, miłości do polowania, dla sportu i miłości tak naprawdę do zarabiania na króliczych skórkach, zrobił to, co zrobił w Australii. Tutaj problem polega na tym, że odpowiedzialności nie poniesie nikt, a konsekwencje poniesiemy my wszyscy. Tak, moi drodzy, to taki krótki dzisiejszy niedzielny odcinek. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie i jakie jest zdanie wasze na ten temat. Komu się podobało, poproszę o lajka. Komu się podobało, poproszę o suba. I pamiętajcie o dzwoneczku, żeby was nic nie ominęło. A dobra, dla rozładowania sytuacji jeszcze suchar. A dowcip, myślę, taki a propos. Otóż pewien z gości z Afryki w cynamonowym kolorze złapał sobie złotą rybkę. Rybka spojrzała, mówi, no trudno, masz jedno życzenie. On tak myśli, już wiem. Chcę być biały i mieć dużo białych dup. Złota rybka mówi okej i zamieniła go w sedes. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, to standardowo wiecie, co robić. Ja wam życzę dobrej niedzieli. Trzymajcie się. Hej!